Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o mojej aktualnej wiosennej wieczornej pielęgnacji. Zrobiłam już dla Was taki filmik odnośnie porannej pielęgnacji, zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia, gdzieś Wam się tutaj pojawi, więc dzisiaj przechodzimy do wieczornej pielęgnacji. Dostałam też od Was komentarze, że chcielibyście zobaczyć, jak nakładam kosmetyki, jak wykonuję demakijaż, jak przebiegają po kolei te wszystkie etapy, więc myślę, że zrobię dla Was takie uzupełnienie tych filmików bardziej pogadankowych i też przygotuję takie filmiki, gdzie pokażę Wam dokładnie, jak wyglądają, przebiegają te wszystkie etapy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie zobaczyć, jakie kosmetyki pojawiły się u mnie w wieczornej pielęgnacji aktualnej, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. No dobrze, moi drodzy, zaczniemy od demakijażu, czyli pierwszych dwóch kroków, które wykonuję. Na początek zmywam to, co mam na twarzy, czyli ten pierwszy etap demakijażu i tutaj ostatnio sięgam po płyn micelarny z Biedronki, płyn Be Beauty. Nim zmywam oczy, brwi, całą tutaj okolicę oka, a następnie przechodzę do zmycia twarzy. Powiem Wam, że jeśli chodzi o płyny micelarne, to u mnie są to produkty, powiedziałabym, bardziej przypadkowe. To znaczy ja nie przykładam jakoś specjalnie uwagi do tego, żeby to był jakiś wyjątkowy, drogi, z wysokiej półki płyn micelarny. On po prostu musi dobrze zmywać makijaż, dobrze zmywać i szybko zmywać okolice oczu, ewentualnie pomadkę, no i właśnie tę pierwszą warstwę, którą mam na sobie, na skórze. Powiem Wam też, że bardzo lubię te płyny z Biedronki. Aktualnie posiadam ten do cery normalnej mieszanej, ale zdecydowanie bardziej lubię płyn z Biedronki do cery suchej. Nie podrażniają moich oczu, a wiecie, że ja mam skórę wrażliwą i oczy również wrażliwe. Bardzo fajnie szybko zmywają makijaż, nie kosztują wiele, także tutaj akurat widzicie płyn Be Beauty, a następnie przechodzę do drugiego kroku, czyli domywania, do czyszczania mojej skóry i tutaj znowu pojawia się żel, który stosuję w porannej pielęgnacji, który już mogliście widzieć. Jest to żel Vitamin C Beauty Aminogel, żel, który zawiera w składzie między innymi minerały z Morza Martwego oraz kolagen. Dostałam też pytanie, czy tym żelem można zmywać okolice oczu. Generalnie można, ale muszę Wam powiedzieć, że ja przetestowałam ten żel na różne sposoby i też próbowałam zmywać nim okolice oczu. Niestety podrażnia. I tutaj muszę zaznaczyć, że może Was podrażniać, zwłaszcza jeśli macie skórę wrażliwą, oczy wrażliwe, to musicie uważać. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej sprawdza się do mycia skóry. W połączeniu z wodą delikatnie się pieni, przepięknie pachnie, no i jest całkiem wydajny. Kiedy już zakończę oczyszczanie mojej skóry, oczywiście tonizacja i znowu dwa produkty, które już mogliście widzieć, czyli hydroesencja, nawilżająco-tonizująca esencja od marki Creamy, którą już wykańczam i za chwilę będzie to ekohydrolat oczarowy z Ministerstwa Dobrego Mydła. Także te dwa produkty również w porannej i wieczornej pielęgnacji. Lecimy dalej. Szyja i dekolt. Tutaj znowu Was nie zaskoczę, ponieważ pokazywałam Wam ten produkt już w porannej pielęgnacji i jest to krem Nutrinek Skin Perfusion, przepraszam, od Film Med. Też pojawił się komentarz, ktoś napisał, że jest bardzo zaintrygowany tym preparatem, bo pierwszy raz go widzi. No muszę Wam powiedzieć, że to też jest właśnie nowość na rynku, ale nie będę się już na jego temat rozwodzić. Zapraszam Was oczywiście do obejrzenia pierwszej części, czyli porannej pielęgnacji. Tam mówiłam o nim nieco więcej, więc nakładam go na okolice szyi i dekoltu również w wieczornej pielęgnacji. No dobrze. Ale skoro nakładam coś na szyję i na dekolt, to muszę też nałożyć jakiś serum w wieczornej pielęgnacji na moją twarz. I tutaj pojawiają się dwa produkty. Jeden z nich to jest kosmetyk, do którego wracam regularnie od lat. Jeśli śledzicie mój kanał, moje media społecznościowe, to o tym doskonale wiecie. Jest to kosmetyk, którego nie może zabraknąć w mojej pielęgnacji, a dokładnie serum Advanced Night Repair od marki Estée Lauder. To jest oczywiście ta nowa wersja, udoskonalona. Ja ten kosmetyk uwielbiam. Wiem,
Są takie osoby, które mówią, że on kompletnie nic nie robi, ale jest też bardzo dużo zwolenników tego serum. Ja osobiście uważam, że najlepszy efekt działania tego serum będziecie widzieć dopiero po 30 roku życia i trzeba go używać regularnie przez dłuższy czas, żeby naprawdę te efekty się pojawiły. To nie jest zwykła woda, to nie jest jakiś kosmetyk, który nic w składzie nie ma, ponieważ on ma w składzie między innymi takie substancje, które będą wpływały na wasz mikrobiom, na mikrobiotę na waszej skórze, regulowały jej poziom, dobrze pozytywnie na nią wpływały, dzięki temu też wpływały pozytywnie na waszą skórę. Uwielbiam ten kosmetyk, słuchajcie, za konsystencję, za to jak działa, jak szybko się wchłania, jak pracuje na mojej skórze i muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o to serum, to ja stosuję je co drugi dzień. Co drugi dzień regularnie, bez względu na to, czy mamy lato, wiosnę, jesień czy zimę, to serum jest zawsze obowiązkowo w mojej pielęgnacji. A co robię w te dni, kiedy nie stosuję tego serum? No właśnie. A jakiś czas temu, myślę, że to jakiś miesiąc temu, w mojej pielęgnacji pojawiło się nowe serum. Serum intensywnie, bardzo intensywnie nawilżające od marki Drunk Elephant. Też dopytujecie mnie o tę markę, czy zrobię film na jej temat, czy się wypowiem, bo jest to marka, która staje się coraz bardziej popularna na polskim YouTubie. Oczywiście jest ona bardzo popularna na zagranicznym YouTubie. Jakiś czas temu pojawiła się w sprzedaży w naszej Sephorze polskiej i testuję, słuchajcie, sprawdzam, mam już kilka ulubionych produktów i na pewno jednym z nich będzie właśnie to serum. To, tak jak powiedziałam, jest serum bardzo intensywnie nawilżające. Ono ma formułę taką lekko żelową, bardzo przyjemną, fajnie pracuje na skórze. W składzie ma między innymi ceramidy i prowitaminę B5. Oprócz tego ma oczywiście jeszcze wiele innych świetnych substancji aktywnych. I co zauważyłam po zastosowaniu? No przede wszystkim to, że skóra jest bardzo fajnie napięta, jest super nawilżona, świetnie to serum sprawdza się pod krem na noc, bardzo ładnie pracuje na skórze, nie ma oczywiście żadnej mowy o przesuszeniu, podrażnieniu itd. No skład jest genialny, bardzo fajne w ogóle opakowanie, bo też je się otwiera, zobaczcie, w ten sposób, widzicie? I dopiero jak już sobie tutaj przytrzymamy, tu się naciska, mamy pompeczkę, czyli higieniczne, super rozwiązanie, bardzo fajne serum, jeszcze na pewno będę wam o nim opowiadać. Muszę was przeprosić, bo mam nadzieję, że nie słychać odgłosów szczekających psów, ponieważ sąsiedzi mają małego szczeniaka, który jeszcze się, słuchajcie, nie przyzwyczaił do tego, żeby być samemu, przebywać samemu w domu, no i niestety potrafi przez cały dzień nam szczekać. Więc mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać, jeśli gdzieś będziecie słyszeć odgłosy szczekającego psa. No ale wracamy do naszego tematu. Co robię po nałożeniu serum na twarz? Nakładam kolejne dwa preparaty, które są nowością w mojej pielęgnacji, ale uwaga, są to dwa preparaty do stosowania na okolice oczu. A dokładnie, mowa tutaj o Illa Lash, czyli odżywka, serum, preparat wzmacniający włoski, nasze rzęsy, ale również preparat, który będzie wpływał oczywiście na ich porost, na ich szybszy wzrost. I drugi to jest Illa Brown, czyli kolejne serum, ale tym razem takie, które stosuję właśnie tutaj na moje brwi. Ja muszę wam powiedzieć, że generalnie nie sięgam po tego typu produkty. Ostatni raz, kiedy sięgałam po odżywkę do rzęs, to było naprawdę kilka dobrych lat temu. Ale w związku z tym, że bardzo spodobała mi się formuła serum od Illa Aesthetic z mikromasażerem, o którym opowiadałam wam w porannej pielęgnacji, do stosowania w okolicy oczu, postanowiłam również, że przetestuję inne produkty marki. Zresztą sami pisaliście mi w komentarzach pod filmem z Illa Aesthetic, że też zaintrygowały was te produkty, że też chętnie byście się dowiedzieli coś na ich temat, czy będę je testować. No i właśnie chciałam wam dzisiaj powiedzieć, że tak, testuję oba produkty i przygotuję dla was oddzielny film,
gdzie dokładnie opowiem Wam o ich zastosowaniu, o składach, o formule, o tym, jakie widzę efekty. No tak jak powiedziałam, stosuję je już od jakiegoś czasu, ale dzisiaj chciałam Wam po prostu wspomnieć, że w mojej wieczornej pielęgnacji takie dwa kosmetyki się pojawiły. Dwa serum Illa Brown oraz Illa Lash do stosowania na rzęsy oraz na brwi. Teraz przechodzimy do pielęgnacji skóry wokół oczu i tutaj pojawią się dwa produkty. Pierwszy z nich jest to marka Nuori. Nie wiem, czy kojarzycie tę markę. Ona jest dostępna w sklepie Pell. Jest to krem, który jest dla mnie również nowością. Stosuję go niedługo, od jakiegoś czasu. Jest to krem, który będzie działał silnie nawilżająco i wygładzająco. W jego składzie znajdziemy między innymi witaminę C, witaminę E, kwas hialuronowy, organiczny sok z aloesu i jeszcze wiele innych bardzo ciekawych substancji. Ma taką delikatną, przyjemną, kremową konsystencję, białą, którą super rozprowadza się w okolicy oczu. Nie ma żadnych związków zapachowych, takich, których moglibyście się obawiać. To jest produkt bezzapachowy. Natomiast bardzo fajnie pracuje tutaj w tej okolicy oczu i muszę Wam powiedzieć, że stosuję go od niedawna, ale rzeczywiście super nawilża. Bardzo podoba mi się ten efekt. Na razie stosuję go w wieczornej pielęgnacji, ponieważ w porannej pielęgnacji, tak jak Wam wspomniałam, stosuję produkt od Illa Aesthetic, serum. Cały czas z mikromasażerem, uwielbiam ten kosmetyk, ale tak jak mówię, lubię sobie też testować nowości, sprawdzać nowe produkty i właśnie w tej wieczornej pielęgnacji pojawił się krem Vital Eye Cream od marki Nuori. Podoba mi się również jego opakowanie, bo mamy tutaj fajne takie właśnie, widzicie, z pompeczką, więc higieniczne, 15 ml i tak jak mówię, jest on dostępny w sklepie Pell. Przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam również linki do produktów, o których tutaj sobie rozmawiamy, więc w razie czego będziecie mogli sobie tam zerknąć i zobaczyć co i jak. Na razie nie mogę Wam powiedzieć, czy jest to produkt wygładzający, czy robi jakiś efekt wow, bo dopiero tak jak mówię, go sobie testuję właśnie w tej wieczornej pielęgnacji i na pewno przez najbliższe, myślę, 2 miesiące będzie mi w tej wieczornej pielęgnacji towarzyszył. Ale jak na razie jestem z niego bardzo zadowolona. Natomiast drugi kosmetyk, który również stosuję, to jest booster na okolice oczu i ust od marki Creamy. O, proszę bardzo. Booster odżywienie Amaranthus, który ma tutaj też taki bardzo fajny aplikator kuleczkę, więc super się nim pracuje tutaj w okolicy oczu. Niestety on ma taką żółtą konsystencję, dlatego też stosuję go właśnie w wieczornej pielęgnacji niż w porannej. Fajnie się go tutaj rozprowadza, szybko się wchłania, więc tak mniej więcej co drugi, co trzeci dzień sięgam po ten booster i go sobie tutaj właśnie rozsmarowuję, a w pozostałe dni, tak na dobrą sprawę, codziennie nakładam właśnie ten krem od Nuori. I na zakończenie wieczornej pielęgnacji nakładam krem na noc. Jest to krem od marki Eisenberg z serii Pure White. Jest to krem, który ma bardzo intensywnie nawilżać. Przede wszystkim nawilżać, regenerować, odbudowywać, odżywiać skórę. Jest to krem, który ma lekką konsystencję, bo powiem Wam, że myślałam, że ten krem na noc będzie nieco gęstszy, nieco tłustszy, a jest wyjątkowo lekki. Bardzo szybko się wchłania, bardzo fajnie na skórze pracuje, absolutnie nie ma mowy o jakimś podrażnieniu, rolowaniu, szczypaniu i tak dalej. Ma białą konsystencję i tak bardzo, bardzo delikatnie, przyjemnie pachnie. Jestem mniej więcej w połowie tego opakowania i powiem Wam, że jestem z niego bardzo zadowolona. Właśnie między innymi dlatego, że szybko się wchłania i kiedy w tej wieczornej pielęgnacji staram się mimo wszystko mieć więcej czasu dla siebie, żeby się też dopieścić moją skórę, ale są takie dni, kiedy nie mam po prostu czasu wieczorem, żeby siedzieć w tej łazience, to nawet, słuchajcie, zdarza mi się, że nie nakładam serum, tylko umyję skórę, stonizuję, od razu nakładam ten krem i idę spać. I jest super, rano skóra jest taka mięciutka, nawilżona, różowa, przyjemna w dotyku, bardzo fajny krem. Nie wiem, czy jest on już dostępny na stronie Sephory,
Mam nadzieję, że tak. I w razie czego będziecie mogli go sobie o nim więcej poczytać, spróbuję znaleźć do niego link. Natomiast, no, jeśli chodzi o serię Pure White, jest ona serią dla mnie nową, którą sobie testuję. Pokazywałam Wam zresztą filtr SPF 50, który stosuję w porannej pielęgnacji, z którego jestem bardzo zadowolona. Tak samo właśnie ten krem na noc też super się u mnie sprawdza. Ale w tej mojej wieczornej pielęgnacji są też takie dni, kiedy robię coś więcej, więc już Wam pokazuję tę dodatkową pielęgnację, którą sobie też stosuję. W dni, kiedy mam więcej czasu, kiedy lubię poświęcić więcej czasu mojej skórze, tak jak powiedziałam wcześniej, trochę się dopieścić, oczywiście sięgam po maski. Ale zanim sięgnę po maski, to wykonuję dodatkowe złuszczanie, czyli peeling. I tutaj produkt, o którym już Wam też opowiadałam, jest to peeling Microdermabrasia od marki Dalkemi. Genialny kosmetyk, jestem w nim zakochana, to już jest trzecia tubka, którą stosuję. Uwielbiam ten produkt. On ma w składzie 98,6% substancji pochodzenia naturalnego, ale ma też drobinki. Więc to nie jest taki produkt, który nakładamy codziennie, absolutnie nie. Ja staram się raczej sięgać po niego maksymalnie 2 razy w tygodniu, ale zazwyczaj jest to ten 1 raz w tygodniu, kiedy po niego sięgam. Wykonuję sobie oczywiście ten peeling, a następnie sięgam po maski. No i teraz w mojej pielęgnacji pojawiły się 3 produkty, 2 już znacie, 1 jest nowością, opowiadałam Wam co prawda o nim już na moim Instagramie. Pierwsza maska, po którą bardzo lubię sięgać, jest to znowu maska od marki Eisenberg, maska intensywnie napinająca, odżywcza, wygładzająca. Ja o tym produkcie opowiadałam Wam już wiele razy, więc dzisiaj też nie będę się na jego temat rozwodzić. Uwielbiam! Kolejny kosmetyk, po który też bardzo lubię sięgać w momencie, kiedy mam więcej czasu, to jest taki rytuał, który sobie wykonuję po złuszczaniu peelingiem, jest to maska od marki Renutriv, od marki Estée Lauder Renutriv, dokładnie tak, maska diamentowa, do której dołączony jest ceramiczny kamień do masażu. Ja o tej masce też już Wam opowiadałam, Wy doskonale wiecie, że otrzymałam ją w prezencie od Pawła Borkowskiego, za co jestem mu niesamowicie wdzięczna, bo jestem absolutnie zakochana w tym kosmetyku, ale jest on też bardzo, bardzo drogi. Natomiast to, co robi ta maska w połączeniu z tym ceramicznym masażem, tym kamieniem, masaż na ciepło, masaż na gorąco na twarzy, no to jest po prostu, słuchajcie, takie dopieszczenie, coś wspaniałego. Pokażę Wam, jak ja wykonuję sobie właśnie taki zabieg z maską w tych dodatkowych filmikach, o które mnie prosicie. Ale jest jeszcze jeden kosmetyk, no właśnie, coś nowego, coś, co jest maską całonocną. Jest to marka Kiehl's. Maska ultra nawilżająca, całonocna, która zawiera w składzie aż 5% skwalanu. Ma bardzo fajny skład. Rzeczywiście ten skwalan jest wysoko na tej liście INSI. Ona ma też taki bardzo specyficzny zapach. Nie każdemu ten zapach może się spodobać. Nie ma tutaj co prawda żadnych substancji kontrowersyjnych. Maska ma bardzo gęstą konsystencję. Nawet po otworzeniu jej ze słoiczka zobaczycie, że ona jest taka mocno zbita. Ale absolutnie się tym nie przejmujcie, bo wyciągamy jej odrobinę przy pomocy na przykład szpatułki, nakładamy na naszą skórę i możemy iść spać. To jest maska, która po chwili zmienia swoją formułę z takiej bardzo gęstej, białej, w lekko oleistą, bezbarwną, ale też dosyć szybko się wchłania. Jeśli nakładacie jej odrobinę i właśnie stosujecie jako taki krem silnie, intensywnie nawilżający, odbudowujący. Ja tę maskę też stosuję w takich dniach, kiedy widzę, że moja skóra jest bardzo mocno przesuszona. Wtedy nakładam jej więcej, na przykład na 15-20 minut i wykonuję różne czynności w domu.
Później ją sobie zmywam i nakładam resztę mojej pielęgnacji. To jest maska, która będzie właśnie ze względu na te substancje, a przede wszystkim na skwalan, działała silnie nawilżająco, regenerująco, odżywczo, odbudowująco, ale też będzie wzmacniała barierę hydrolipidową. Cudowny produkt o bardzo dużej pojemności, bo mam tutaj aż 100 ml, więc super wydajny. Też przez tę konsystencję, którą posiada. Jestem w tej masce zakochana. To jest naprawdę bardzo fajnie stworzona maska dla skór, które przede wszystkim są odwodnione, są bardzo przesuszone. Dla osób, które potrzebują tego typu działania, między innymi po zimie, kiedy widzicie, że wasza skóra jest mocno taka napięta, gdzieś się złuszcza. Super, super kosmetyk i tak jak mówię, możecie go stosować na różne sposoby. Przetestowałam, możecie stosować jako maskę całonocną, możecie stosować jako maskę taką właśnie na 15, 20, więc nawet na 30 minut. Grubsza warstwa tej maski sprawdza się super. No dobrze, kochani, zbliżamy się już do końca, ale jeszcze pokażę wam dwa produkty. Cały czas stosuję Gua Sha. Uwielbiam. Gua Sha w połączeniu z odżywczym serum olejowym do cery mieszanej od Hagi. Cudowne serum, uwielbiam. Kiedy tylko mam właśnie więcej czasu, to na przykład robię sobie, słuchajcie, takie domowe spa. Taki rytuał, więc najpierw oczyszczam skórę przy pomocy peelingu. Następnie wykonuję sobie masaż za pomocą Gua Sha. Później zmywam olejek. Nakładam maskę albo wykonuję masaż tym ceramicznym, gorącym kamieniem i maską z Estée Lauder. Albo nakładam sobie maskę ujędrniającą od marki Eisenberg. Uwielbiam. To jest, tak jak mówię, taka wisienka na torcie wieczornej pielęgnacji, która u mnie czasami musi się pojawić. No po prostu kocham. I cały czas wam polecam gorąco masaż Gua Sha. Fantastyczne rozwiązanie, nawet czasami jak chcecie się zrelaksować, wykonać sobie właśnie taki relaksujący masaż przy pomocy kamienia Gua Sha, jakiegoś ulubionego serum olejowego czy olejku, który stosujecie w wieczornej pielęgnacji, coś wspaniałego. Ale w związku z tym, że mamy już wiosnę, no to wreszcie czas zadbać o kolor mojej skóry, naszej skóry i troszeczkę się przybrązowić. No jak widzicie, jestem dosyć biała, bo już wam kiedyś opowiadałam, że ja w okresie zimowym nie stosuję samoopalaczy. Nie opalam się absolutnie na solarium, więc to jest taki okres zimowy, kiedy moja skóra sobie po prostu od tego wszystkiego odpoczywa. Stawiam na witaminę C, na rozjaśnienie, na ten blask i tak dalej. No ale kiedy już zaczyna się wiosna, to no raczej nie chciałabym wyglądać jak córka młynarza i pomału już myślę nad wprowadzeniem kosmetyków samoopalających. Między innymi jeden produkt, który będzie się w najbliższym czasie pojawiał w mojej pielęgnacji, to jest właśnie serum, takie kropelki od Island of Paradise, Self Tanning Drops do ciała i do twarzy, naturalne, w sumie to zawierające wiele substancji naturalnych, nietestowane na zwierzętach, dostępne w Sephorze, produkt organiczny, vegan friendly, który ma obłędny zapach. To jest tak cudowny zapach, taki powiedziałabym ogórkowo świeży, może delikatnie kwiatowy, ale ja jednak bym się skłaniała w tę stronę, słuchajcie, ogórkowy. I to są kropelki, które dodajemy oczywiście do kremu, czyli od jednej do 12 kropel. Żeby uzyskać taki efekt, na kim nam zależy. No oczywiście, jeśli mówimy o nakładaniu tego produktu na twarz i dekolt, no to maksymalnie 2 kropelki na odrobinę kremu. W zagłębienie dłoni mieszamy to wszystko ze sobą dokładnie i aplikujemy na naszą twarz. Jeśli nakładamy na twarz, na ciało, no to oczywiście tych kropel będzie więcej. Już go przetestowałam 2 razy. Robiłam sobie na razie takie próby, słuchajcie, uczuleniowe, żeby zobaczyć też, jaka jest intensywność tych kropelek, czy skóra się absolutnie gdzieś nie złuszcza, nie jest podrażniona, nie dochodzi do, no wiecie, jakichś niepożądanych efektów. I na razie wszystko jest ok, więc zaczynam stosować również, wprowadzać pomału samoopalacze i między innymi właśnie
te kropelki pojawią się w mojej pielęgnacji. Oczywiście ja nie będę ich nakładać codziennie, bo no nie wiem, jak musiałabym się przybrązowić i jakbym wyglądała, słuchajcie. Ale myślę, że raz w tygodniu będę sięgać właśnie po to serum, po te kropelki, testować je, sprawdzać. No i zobaczymy. Może za jakiś czas przygotuję też dla Was film odnośnie nowych samopalaczy, które pojawią się w mojej pielęgnacji, co będę stosować, po jakie samopalacze będę sięgać i wtedy na pewno też wypowiem się na temat tych kropelek. Jesteście jeszcze? Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego dzisiejszego filmu, bo trochę tych kosmetyków było, ale słuchajcie, no chciałam po prostu Wam pokazać wszystkie produkty, które stosuję w wieczornej pielęgnacji. Zarówno takie codzienne, w takiej codziennej wieczornej pielęgnacji, ale też te, które dodatkowo stosuję. Czyli w momencie, kiedy robię sobie maski, jakieś domowe spa, a właśnie stosuję głasza i nie tylko, żeby to było wszystko właśnie tak zamknięte w jednej wieczornej, aktualnej pielęgnacji. Przypominam o tych linkach, które będziecie mieć w opisie, jeśli oczywiście znajdę wszystkie linki do tych produktów. Dajcie znać, jak wygląda Wasza pielęgnacja wieczorna, aktualna. Czy coś zmieniacie, czy wprowadzacie jakieś nowe produkty? Co aktualnie stosujecie? W jakim stanie jest Wasza skóra? Czy znacie te produkty, o których Wam dzisiaj opowiadałam? Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję Wam za to, że wytrwaliście do końca tego filmu. Widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!